Witam was tutaj, cześć, jestem Zanosz i po kolejnym tygodniu, jak zazwyczaj, witam was w kolejnym skrócie informacji z Warszawy. No i tak, jak słyszycie, jest może lekki szum, jakieś wody, samochody jeżdżą, jestem na dworze, jestem na wakacjach, ale tego typu serie muszą być cały czas. Tym bardziej, że dużo się działo i trochę się działo przy metrze, czego się nie spodziewałem i jest trochę mi szkoda właśnie, że nie jestem w Warszawie, ale mniejsza z tym. Najpierw zacznijmy od czegoś najprostszego, czyli od tego, jak wygląda postęp prac w metrze. Tu jest prosta sytuacja. Tarcza Maria już od dawna siedzi właśnie tutaj na stacji Kondratowicza. Ma tam prace serwisowe, wykopała 919,5 metra. Natomiast tarcza Anna dokopała się dzisiaj, gdzie dzisiaj dla mnie to jest w sensie jakoś mniej więcej na przełomie czwartku i piątku się dokopała i wykopała 921 metrów. I ja tutaj pragnę wspomnieć, iż to jest prosty odcinek metra i nie wiem skąd tutaj jest różnica 1,5 metra pomiędzy jedną a drugą tarczą. Co jest co najmniej ciekawe, będę musiał jeszcze do nich przedzwonić. Także tak wygląda. Więcej informacji od metra na oficjalnej stronie nie znajdziemy, ale jak wejdziemy sobie do ZTM-u, to dowiadujemy się, iż na stacji metra Zacisze, gdzie ostatnio robiłem nowatorskie ujęcia, mamy bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie zostanie tam postawiony nowy punkt informacyjny. Jest to o tyle ciekawe, iż będzie postawiony przy ulicy Blokowej i Kanałowej, jakkolwiek to pięknie brzmi. Natomiast to jest drugi punkt informacji na targówku do metra, ale co jeszcze bardziej ciekawe, ten punkt informacyjny jest, normalnie działa od godziny 9 do 19, czyli dłużej już nawet niż ten nasz podstawowy punkt, ale mało tego, jak ruszy już tarcza dalej kopać, czyli 23 lipca, tarcze ruszają dalej do Zacisza, będą jechać, to będzie działać on całodobowo. Tak, dokładnie, całodobowo. Od piątku do, od poniedziałku do piątku, ale co nim zmienia faktu, iż jeszcze nie mieliśmy nigdy okazji całodobowego i możecie być pewni, że kiedyś tam na pewno o późnych godzinach wieczornych, czy tutaj prawdopodobnie o północy, jak już będę mógł, na pewno tam się pojawię, bo jestem ciekawy, jak to wygląda punkt informacji metra tak późno. Poza tym oczywiście tarcze są teraz w procesie serwisowym, przez 6 najbliższych dni po prostu jest serwis ich, no i dalej rusza po prostu tarcza, tak to już tam się działa, żeby jechać dalej, także tak to wygląda. Przejdźmy do tramwajów warszawskich, tak dzisiaj do ZTM-u na sam koniec przejdziemy, bo tam mało się działo. Tu jest jedna ciekawa rzecz, ponieważ jak wejdziecie sobie na stronę tw.waw.pl, to zobaczycie sobie, że jest informacja na właśnie trasę na Winnicę, czyli coś, co mnie bardzo interesuje. Trasa na Winnicę jest w montowaniu u mnie, więc spokojnie się pojawi niedługo. Natomiast co jest bardziej ciekawe, to to, że są nowe ładne ujęcia z góry i jest pokazane, jak były postawione właśnie szyny. Co najciekawsze, ja tam prawdopodobnie byłem przed tramwajami, ale mój proces montowania tych filmów teraz jest, no, ze względu na to, że mnie nie ma wiadomo, trochę dłuższy. I moje ujęcie i tramwajów warszawskich wyglądają prawie tak samo, tak jakby ktoś skopiował moje filmy z mojego komputera. Nie wiem, czy to jest jakkolwiek możliwe, ale tak to wygląda. Tak, pierwsze szyny już zostały pokładane, tory na Winnicy, jest budowana już pętla, ale o tym więcej w osobnym materiale, gdzie z sekutem będziemy. Przechodzimy do najciekawszej rzeczy. Jedna winda została naprawiona w metrze warszawskim. Jest tylko i wyłącznie winda na Racławickiej, południowy zachód, poziom minus 1,0 i Ratusz Arsenał, południowy zachód, minus 1,0, czyli przy błękitnym wieżowcu została po prostu już naprawiona. Mam odczucie, że te odcinki się robią teraz coraz dłuższe, no ale mniejsza z tym. Jeszcze jedna taka krótka zmianka, Veturillo, a raczej Nextbike jest darmowy dla wszystkich osób, które tutaj walczyły z koronawirusem, dla wszystkich medyków za darmo. Od 1 czerwca do 15 września we wszystkich 40 systemach na terenie całej Polski mają za darmo przejazdy. Jak dokładnie to wygląda, dam wam link w opisie, bo naprawdę nie wczytywałem się w to, a poza tym no, mnie to nie dotyczy, więc no niestety tak to wygląda. No i przechodzimy sobie już do WTP, co jest ciekawe. No tutaj dużych zmian faktycznie nie ma, ale na pewno jest remont zachodniej jezdni ulicy Włoskiej do ulicy Woronicza, do ronda Unii Europejskiej, czyli wiecie mniej więcej, gdzie tutaj jest zlokalizowane. No tutaj macie zmiany dla linii 136, 138, 218, N01, N33, N34, N36 i w
komentarzach możecie mi tak z ciekawości, tu są też zmiany przystankowe, są wstrzymane, wznawia się funkcjonowanie przystanków, no i są różne zmiany, wznawia się funkcjonowanie przystanków, takie tam. Możecie mi napisać ciekawości w komentarzach, czy ktoś z was kiedykolwiek jechał linią nocną, a nawet jeśli to czy dużo, bo ja szczerze, ja jeździłem oczywiście kiedyś nocną, ale to jest co najmniej mały odsetek moich podróży, bo nie wiem czy wy tak macie, ale jeśli już czegoś, to jeżeli chodzi o komunikację nocną, to raczej się jej unika w Warszawie i ogólnie na terenie całej Polski, bo to jest trochę bardziej pojęcie względne, że ona działa i wygląda tak samo jak w ciągu dnia, prawda? Cały czas jest wyłączenie ruchu tramwajowego na placu Narodowicza, praca torowa pomiędzy Józefowem a Otwockiem, uruchomienie linii T100 na Narodowicie, wyłączenie ruchu tramwajowego przy Grójeckiej Alei Krakowskiej, Powstańców Śląskich, weekendowy Tak Królewski, no to w skrócie więcej wiecie jak to wygląda. Przebudowa cały czas trwa też na Alei Jana Pawła II, gdzie są ścieżki, nowe parkingi, drzewka i tego typu bajery, bo inaczej tego się nie da nazwać. No, mimo wszystko bądźmy szczerzy, jeżeli ktoś robi tak, że jest mniej pasów na Jana Pawła, to nie jest dobre. Ale o tym będzie osobny materiał, spokojnie. Zrobimy skrót materiał o przebudowie Jana Pawła, bo to jest co najmniej bardzo coś ciekawego. Dalej mamy ciekawostkę w Zielonce. Przystanek został zmieniony z Kolejowa 01 na nową nazwę do zespołu przystankowego Prymasa Wyszyńskiego i otrzymuje również numer 01. Co tego, nie wiem czy wiecie, numer 01 to oczywiście zależy od kierunków geograficznych w Warszawie i tego typu rzeczy. One pokazują mniej więcej, wiecie, dokładnie gdzie autobus podjedzie i w jaki konkretny przystanek podjedzie, bo każdy przystanek ma osobny swój numer. Możecie zobaczyć, że żadne się nie powtarza. No chyba, że to jest taka jedna długa wiata, na przykład jak pod Stadionem Narodowym. Ale większość przystanków ma i tak zawsze swój osobny, pojedynczy numer, dlatego na przykład potrafi się pojawić Centrum 23, co jest co najmniej dużym numerem, czyli jest 23 takie przystanki i ciekawostka, w innych miastach w większości Polski czegoś takiego nie ma i zdarza się tak, że wiesz, że przyjedzie po ciebie autobus, ale nie wiesz, na który przystanek podjedzie, bo właśnie tego numeru nie ma, a u nas w Warszawie zostało to bardzo ładnie, prosto jak prosto, ale rozwiązane i to jest jak dla mnie dosyć duży plus. I też warto wspomnieć o tym, że te przystanki z numerami są na terenie całej aglomeracji warszawskiej, wszędzie gdzie jeździ ZTM warszawski, tak? To nie jest tak, że w drugiej strefie już ich nie ma. Nie, one też tam są. Czasowa zmiana lokalizacji przystanku Szpital Budynowski 04, uruchomienie linii 300, odwołanie czasowych zmian linii L1 w Łazach. No ogólnie mniej więcej wiecie, tam większość informacji to możecie sobie przeczytać dokładnie, bo tutaj już większych takich informacji konkretnych tu nie widzę, ale zobaczymy teraz, czy coś jeszcze takiego większego się tu zmieniło. Mobilny punkt obsługi pasażerów jest teraz, ostatnio był na Białęce, na pętli Nowodwory i pod Galerią Północną, o czym zapomniałem powiedzieć, a teraz jest, będzie przy osiedle Gruczewska i metro Marymont. Dalej piątkowy remont w Ursusie, czyli parę ulic się zmienia, frezowanie na ulicy Włoskiej, o czym właśnie mówiłem. No i tak jak mówiłem, tramwajarze pracują na Narodowicza, ulica Saska, zamknięte w Grenowie, no resztę już większość mówiłem, także tego nie przechodzimy. Przechodzimy dalej do, tym razem do ZDM-u, czyli coś co was może, jeżeli jeździcie samochodami i tak dalej, komunikacją taką bardziej kołową, a nie komunikacją, no tutaj właściwie wszystkich to dotyka, jeżeli jesteście w Warszawie. No i tak, czy my tutaj mamy coś poza pilac 5 rogów zostało zmienione, bo to jest ważne. A wiecie, że coś się zmieniło. No tak, dalej niedobra nowina, a mianowicie, jak część z was wie, Rafał Trzaskowski pozostaje w Warszawie, czy tego chcemy, czy nie, ja nie powiem, jaka jest moja strona, natomiast rozszerza się strefa płatnego parkowania o dzielnice, w których co najmniej nie powinno tego być, a mowa tutaj o dzielnicach Praga i Wola, obydwie Pragi, no i właśnie tutaj na przełomie właśnie już września będzie strefa parkowania, no i aktualnie już jest wydzielone te strefy, są już nowe systemy, znaki i tak dalej, powoli się pojawiają na terenie właśnie tych trzech dzielnic. Ja powiem szczerze, jestem przeciwko temu, jak działa aktualnie właśnie strefy płatnego parkowania. Ja nie korzystam z samochodu, nie mam własnego samochodu, tak, jestem przeciwny ogólnie samochodom,
ale nie, nie jestem za tym i poza tym ceny, jakie aktualnie tam są zrobione, są po prostu straszne, więc nawet nie będę tego komentować. Jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Współpraca z firmą Arriva została wznowiona, więc wygląda to po staremu. Ale tutaj ZDM się chwali tym, iż można już zobaczyć najnowsze dane z 2019 roku na temat natężenia ruchu w mieście, gdzie są największe korki tego typu i cały czas trwają prace nad unowocześnieniem systemu i automatyzacją jego, czyli APR. Chciałem powiedzieć teraz jakąś dobrą nowinę od ZDM-u, ale niestety przykro mi, nie jestem w stanie tego zrobić, ponieważ trwa wyznaczenie bus pasa na ulicy Puławskiej na odcinku od węzła Wyścigi do pętli autobusowej przy Alei Wilanowskiej. I jak bardzo bym się nie starał, to nie jest dobra nowina dla... Dobra, wiem, że niektóre osoby, które jeżdżą autobusami, to może tak, ale większość tak osób, tam gdzie są bus pasy, to tak zazwyczaj nie są niezbędne. No i tak tylko przypomnę, najdłuższy bus pas jest na ulicy Radzy Miejskiej i Alei Solidarności. Zaczyna się już na granicy Warszawy niemalże i ma on długość 7775 metrów, co oznacza, iż jest bardzo długi. Przypominam też oczywiście, że motocykle mogą już jeździć na bus pasach i autobusy, w sensie autobusy i samochody elektryczne. I nie wiem, czy wiecie, samochody elektryczne i wszystkie pojazdy elektryczne aktualnie mają już od nowego roku zielone rejestracje. I ogólnie to nie jest tak, że macie zielony samochód i już można właściwie wjechać na bus pas. Nie, i tak trzeba pójść do urzędu i z tego co kojarzę coś tam podpisać, że faktycznie się z tego korzysta. Prawdopodobnie trzeba płacić podatki w Warszawie, żeby z tego korzystać, ale tak czy siak prestiż korzystania z bus pasu w Warszawie jadąc samochodem osobowym, no co najmniej wielki. Także tak, jeżeli rozumiecie, tak, toleruje tylko samochody elektryczne. Dalej mamy tutaj remont tej chodnika na ulicy Mazowieckiej, od ulicy Kredytowej do ulicy Świętokrzyskiej. Tu się nie będę rozwodzić, po prostu ładny, nowy chodnik. Tam macie teraz zdjęcia, pokazuję się, jak tutaj to robią. Zresztą to są te nowe chodniki, które oddychają i wciągają powietrze, chociaż tutaj nic nie jest trochę napisane. Ale też dlatego może, że nie przeczytałem całej informacji, ale... Tak, są takie chodniki w Warszawie, które oddychają i wciągają dwutlenek węgla, który jest produkowany właśnie przez samochody spalinowe. Dalej mamy też remont balustrady nad trasą WZ. Jeżeli ktoś był na Starym Mieście w ostatnim czasie lub w ostatnim roku, to mógł zauważyć, że tam są takie ładne metalowe barierki i nie da się dojść do tych betonowych barierek. To jest powodowane tym, iż cały czas to jest po prostu naprawiane. I tutaj z tego co widzimy, oni nad tym pracują, tutaj to ładnie będzie wyglądać i chyba już jest na jakimś końcowym etapie, co jest tu najdobre. Ja zawsze tam lubiłem, jak byłem mały, chodzić po tym oczywiście, żeby sobie popatrzeć w dół, no, ale no wiemy jak to wygląda. Piękna zmiana. No tutaj zadałem się chwali tym, jak pozmieniali ulicę piękną, jak teraz ładnie wygląda, drzewka, jakieś tam rzeczki. No i oczywiście, że ulica też jest pewnie mniej dziury jest, no ale to wiadomo, to zależy od osób, które tam jeżdżą. No i doszliśmy do tego, iż są nowe chodniki na Alei Jana Pawła II, ale o tym, tak jak mówiłem, będę zrobił specjalny materiał, bo to jest co najmniej ciekawe. O, mają ładne też ujęcia z góry. No ale wiemy jak to wygląda, więc dobrze. I przechodzimy teraz do UM. W ogóle strona internetowa Info Ulicy coś mi nie chce działać, więc niestety nie jestem w stanie z nich teraz coś więcej wyciągnąć. Co my tu mamy? Czy coś ciekawego, o czym bym powiedział? Michałowice dostały nagrodę za największą frekwencję w wyborach. Ciekawe. Zaczipuj pupile na wakacje, bardzo ciekawe. No i mamy stan realizacji tarczy antykryzysowej na 26 lipca. Zobaczmy, tak, mnie to, powiem szczerze, mnie to najmniej interesuje, wiadomo dlaczego, ale tak z ciekawości, zobaczmy. Mamy już, Warszawa wypłaciła już 771 milionów złotych, do tej pory wspinęło 161 tysięcy, rozpatrzyliśmy 141 tysięcy, czyli blisko 88%. W wyciągu doby rozpatrzyliśmy 3740 wniosków. Kwiaty na pętlach zostały pozostawione, o czym mówiliśmy, i pierwsze w Warszawie, warszawskiej szkoły letniej zajęcia się już odbyły. No i ogólnie tutaj mamy oczywiście lato z mieszczem. No i mamy jeszcze tutaj zmianę na wybrzeżu. To chyba właśnie o tym teraz, o czym mówiłem.
A nie, przebudowa Podolskiego Wybrzeża, ale o tym mówiliśmy już ostatnio. No tutaj jest mniej więcej skrócone to mniej więcej co wszystko właściwie w dzisiejszym odcinku mówiłem, czyli nie będę mówić. A no i zapomniałbym o najciekawszej atrakcji, o której nie znalazłem właściwie żadnych informacji na pozostałych informacjach, czyli od tego weekendu zostanie wprowadzony coś, czego nie było nigdy pod właśnie Bumowo Ratusz, a mianowicie rondo. Tak, tam będzie uruchomione piękne, ładne rondo, ponieważ jest budowa metra, no i to będzie takie tymczasowe rondo, żeby to po prostu ominąć cały plac budowy, bo ono będzie na środku, po bokach, wszędzie właściwie. No i o tym, w sensie jak wygląda rondo, wam mogę pokazać tylko na wizualizacjach, które wygląda mniej więcej. Co daje nam rondo? To, że możemy właściwie w każdym kierunku teraz skręcić, co jest zaletą. I tramwaje jeszcze nie zostały uruchomione, ale już niedługo będą, więc spokojnie, chwilę poczekajcie. Większość przejść dla pieszych pozostaje, nawet ścieżki towarowe wracają, bo w niektórych miejscach ich nie było. I z tego co widzę, będziemy mogli teraz blisko dojść do punktu informacyjnego, co jest co najmniej bardzo dobrą nowiną. Będą mieli większe obłożenie. I to, jakie jest obłożenie w punktach informacji, opowiem wam za tydzień, bo mam nadzieję, że uda mi się skontaktować, zanim będę mieć kolejny materiał nagrywać. Także to by było tyle z informacji z Warszawy. Jeżeli macie coś, czego jeszcze pominąłem lub co bym, z jakiej strony bym mógł jeszcze korzystać, napiszcie mi w komentarzach. Jeżeli wam się podobało, zostawcie butę. No i co dużo mówić, no niestety, tak jak mówiłem, odcinek jest długi. Co najmniej za długi, bo 16 minut, prawie 17 to jest za długie, ale mam nadzieję, że wam się podobało. No i co dużo mówić, już nie będę przedłużać. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Kolejny odcinek to będzie metra na Bemowie, właśnie o tym mówiliśmy, ale nie wiem, kiedy się pojawi, bo muszę je zmontować jeszcze tak na spokojnie. Chociaż cały czas pada deszcz, to może szybciej pójdzie. Później będzie winnica. Cześć!